uświęconych salach naszej wspólnej przeszłości, otulonych welonami czasu, rozbrzmiewa opowieść o erze pełnej tradycji i rygorystycznych norm społecznych. Witajcie w średniowieczu, okresie trwającym od V do późnego XV wieku, czasie, kiedy związki nie zawsze rodziły się z miłości, ale były dyktowane przez władzę, sojusze i wymianę bogactwa. Jak na was wpływa obraz rumieniącej się panny młodej w niewinnym wieku, takiej jak niesławna Margaret Beaufort, która została poślubiona i położona do łóżka w delikatnym wieku 12 lat? Czy możecie sobie wyobrazić świat, w którym miłość była często jedynie przypisem do surowych politycznych realiów dnia? Małżeństwo, zwłaszcza wśród szlachty, było transakcją, targiem zawieranym dla konsolidacji władzy i bogactwa. Taki był przypadek księcia Normandii, Wilhelma Zdobywcy, zaręczonego z Matyldą z Flandrii, kiedy był na początku swoich lat 20, a ona była jeszcze dzieckiem. W nocy takiego związku rytuały nasączone przesądami zajmowały centralne miejsce. Noc poślubna była spektaklem, a często łóżko małżeńskie stawało się sceną z makabrycznym zwyczajem pokazywania krwawego dowodu czystości panny młodej. To był świat, w którym prywatność była przywilejem, na który stać było niewielu, zwłaszcza w tak zwanej nocy-nocy. Gdy zagłębiamy się w zwyczaje, przypominają nam się słowa Geoffreya Chaucera z jego legendarnych opowieści kanterberyjskich. Małżeństwo to nieszczęście i ło. Dość trafne odczucie dla młodych panien młodych ze średniowiecza, nie sądzicie? Dołączcie do nas w podróży wstecz, w czasie, gdy odkrywamy warstwy średniowiecza, badać prawdę za przymusowymi małżeństwami i odkrywać niepokojące rytuały nocy poślubnej. Witajcie w dzienniku Juliusza Cezara. Gobelin obietnic, zawiłości zaręczyn w średniowieczu. W wirującej mgle historii, gdy wracamy do średniowiecza, koncepcja małżeństwa była daleka od dzisiejszych pojęć romantyzmu i indywidualnego wyboru. Zaręczyny nie były aktem spontanicznego uczucia, ale starannym procesem pełnym negocjacji, umów i rodzinnych strategii. Wyobraź sobie wspaniałość angielskiego dworu na początku XII wieku, gdzie król Henryk I czynił ustalenia dla swojej córki, Matyldy, aby poślubiła przyszłego świętego cesarza rzymskiego, Henryka V. Te negocjacje były skomplikowanym tańcem, ostrożnym balansowaniem między władzą, prestiżem a finansami. Takie związki nie były przede wszystkim o miłości, raczej były to strategiczne sojusze, mające na celu konsolidację władzy, ziemi i bogactwa. Słowa świętego Augustyna z wcześniejszych czasów wciąż mocno rezonowały. Głównym powodem małżeństwa nie jest mężczyzna i kobieta, ale potomstwo. Przenosząc się do bogactwa włoskich miast państw w XIV wieku, umowy zaręczynowe były poważnym interesem. Każdy szczegół był dokładnie dokumentowany, uwzględniając posag, który obejmował pieniądze, ziemię i inne cenne aktywa. Te dokumenty dają nam okno na normy i oczekiwania społeczne tamtego czasu. Francesco Datini, zamożny kupiec z Prato we Włoszech, pozostawił ogromne archiwum listów i dokumentów, w tym swoją własną umowę zaręczynową. Prezentuje ona pragmatyczne podejście do zaręczyn, omawiając posag, zobowiązania umowne, a nawet kary za zerwanie zaręczyn. Skupiając się na pozycji społecznej, fascynujące jest, jak kluczowe było pojęcie równej pozycji w tamtych czasach. Małżeństwa, zwłaszcza wśród szlachty, miały na celu zachowanie hierarchii społecznych i utrzymanie struktury władzy. Stąd rodzice o podobnym statusie często zaryczali swoje dzieci ze sobą. Odzwierciedla to często cytowane powiedzenie z tamtej epoki: poślubiaj tego, do którego jesteś zdolny, jeśli chcesz żyć bez kłopotów. Nawet w niższych szczeblach społeczeństwa zaręczyny i małżeństwo były przedmiotem starannego rozważania. Nie był to czas wielkich, romantycznych gestów czy dworskiej miłości dla przeciętnego człowieka. Raczej praktyczne aspekty jak wzajemna kompatybilność, wspólny zawód i rodzinna zgoda były najważniejsze. Anegdotyczne relacje z manuskryptów średniowiecznych opisują przypadki, gdy młode pary zaręczone w dzieciństwie tworzyły silne więzi i uczucia dla siebie, a z tego wyłaniała się inna historia miłosna. Zaręczyny miały też wymiar duchowy. W oczach Kościoła, który miał znaczny wpływ na społeczeństwo średniowieczne, zaręczyny były jak przed słubem, okresem przygotowania.
Zostało to utrwalone przez IV Sobór Laterański w roku 1215, który zdekreował, że para zaręczona powinna być postrzegana jako duchowo poślubiona. To dostarczało warstwy ochronnej, zniechęcającej do jakiejkolwiek niewłaściwej ingerencji w związek przez zewnętrzne siły. Przymusowe zaręczyny były również niezwykle popularne w tamtym okresie. Słynny przypadek francuskiej szlachcianki z XV wieku, Jeanne de Clisson, to podkreśla. Jako młoda dziewczyna została zmuszona do poślubienia człowieka znacznie starszego od niej, aby umocnić sojusze jej rodziny. Mimo takiego traumatycznego początku, jej życie przerodziło się w sagę zemsty przeciwko francuskiej koronie, dostarczając urzekająco sugestywnej narracji z czasów średniowiecza. W tym bogatym gobelinie średniowiecznego życia zaręczyny były czymś więcej niż porozumieniem między dwoma osobami. Były kluczowym elementem społecznym, politycznym i ekonomicznym. Każde zaręczyny, każde małżeństwo było nicią, która wiązała rodziny, społeczności i narody bliżej siebie, kształtując charakterystyczny wzór średniowiecza. Cenne obietnice, rola i znaczenie posagu i ceny panny młodej w średniowieczu. Cofnijmy się w czasie do średniowiecza i zaobserwujmy intrygujący gobelin negocjacji małżeńskich, w których posagi i ceny panny młodej stanowiły nieodłączną część. Wartość przypisywana tym płatnościom była daleko poza fizycznymi aktywami wymienianymi. Reprezentowały honor, status, a nawet przetrwanie w surowych realiach średniowiecznego świata. Weźmy na przykład historię Eleonory Akwitańskiej, jednej z najbogatszych i najpotężniejszych kobiet w XII wieku w Europie. Jej małżeństwo z Ludwikiem VII z Francji było połączone z oszałamiającym posagiem, ogromną i zamożną prowincją Akwitania. Posag Eleonory nie był jedynie darem od panny młodej do pana młodego. Był to manewr polityczny, który cementował sojusze i przekształcał europejski krajobraz władzy. Gdy ich małżeństwo zostało później anulowane, zwrot posagu stał się kwestią sporną, która prawie doprowadziła do wojny. Od majestatycznych dworów królewskich narracja przenosi się do skromniejszych miejsc wśród zwykłych ludzi. Strony Domesday Book, rekordu ziemi i własności majątkowej w Anglii z 1086 roku, dają wgląd w to, jak funkcjonowały posagi wśród zwykłych ludzi. Typowy posag mógł zawierać osobiste rzeczy, ziemię i zwierzęta hodowlane, wszystko starannie zgromadzone na przestrzeni lat. W obecności nowoczesnych systemów bankowych czy ubezpieczeniowych, posagi reprezentowały rodzinne zabezpieczenie przed nieoczekiwanymi klęskami. Wnikając w zawiłości ceny panny młodej, reflektor skierowany jest na Europę Wschodnią. Tutaj panował kalim, zwyczajowa płatność od rodziny pana młodego do rodziny panny młodej. Nie chodziło tylko o wartość pieniężną. Często częścią kalimu były przedmioty o znaczącej wartości kulturowej czy symbolicznej. Cesarz bizantyjski, Konstantyn VII, w swojej książce De Administrando Imperio rzuca światło na ten zwyczaj wśród Słowian wschodnich, ujawniając normy i wartości społeczne, które odzwierciedlał. W Islandii XIII wieku, uchwyconej na stronach Gragas, czyli praw szarego gęsia, znajdujemy mundr, unikalną formę ceny panny młodej. Nie była to tylko prosta transakcja, ale gwarancja praw panny młodej w jej nowym domu. Zwracano ją w przypadku źle traktowania, zapewniając pewien poziom bezpieczeństwa dla kobiety wchodzącej w zaaranżowane małżeństwo. Takie transakcje pieniężne nie były pozbawione kontrowersji. Znany filozof Tomasz z Akwinu w XIII wieku zmagał się z moralnością cen panny młodej. Argumentował, że nie powinny być one postrzegane jako kupno żony, ale raczej jako oznaka dobrej woli i zobowiązanie szczerych intencji pana młodego. Ciekawie, w niektórych kulturach te tradycje przetrwały do dnia dzisiejszego. W wielu częściach Indii posag nadal ma znaczenie socjokulturowe, odzwierciedlając jego głębokie korzenie w historycznych praktykach, choć stał się również przyczyną problemów społecznych. Przemierzając przez czas, rola posagu i ceny panny młodej była o wiele większa niż tylko ekonomiczna transakcja. Echoła strukturami społecznymi, normami i wartościami okresu. Wpływała na równowagę sił, zapewniała bezpieczeństwo, a czasem służyła jako instrument dyplomacji. W istocie posag i cena panny młodej były czymś więcej niż tylko wymianą bogactwa. Były niewypowiedzianymi obietnicami zobowiązania, ochrony i honoru. Tańce oddania, ewolucja zalotów
i miłości w średniowieczu. Wyobraź sobie delikatny splot średniowiecznej tkaniny, przedstawiającej rycerza, jego damę i rozwijającą się więź, która przekracza fizyczną i przenika do sfery duchowej. To jest miłość dworska, pojęcie, które wyszło na pierwszy plan w XI i XII wieku, podważając wcześniejsze pojęcia miłości i związków w średniowieczu. Miejscem narodzin miłości dworskiej był region Oksytanii, obecnie południowa Francja. Ta forma miłości, idealizowana w piosenkach i opowieściach, była w dużej mierze wynalazkiem trubadurów, poetów, muzyków regionu. Jednym z najważniejszych był Wilhelm IX, książę Akwitanii, który napisał wiele wierszy poświęconych niespełnionej lub nieskonsumowanej miłości, wyznaczając ton dla tradycji miłości dworskiej. Miłość dworska często istniała poza ramami małżeństwa i charakteryzowała się feudalnym związkiem między rycerzem a szlachcianką. Rycerz składał przysięgę, że dokona wielkich czynów, aby zdobyć przychylność swojej damy, mimo że często nie mogli być razem. Ten motyw jest eksplorowany w XII-wiecznej opowieści o Tristanie i Izoldzie, tragicznej historii miłości, która jest kwintesencją koncepcji miłości dworskiej. Ich miłość, zabroniona, a jednak głęboko namiętna, odgrywana w szeptach i tajnych spotkaniach, stała się testamentem niezwyciężonego ducha serca. Dante Alighieri, renomowany włoski poeta, nadał miłości dworskiej unikalny obrót w swoim arcydziele La Vita Nuova. Jego uwielbienie dla Beatrice, kobiety, którą podziwiał z daleka, stało się podstawą dla nowego rodzaju miłości dworskiej. Jednej, która była intensywnie osobista, ale nieosiągalna. Miłość Dantego była bardziej duchowa niż fizyczna, forma uwielbienia, która wyniosła Beatrice na boski status. Jego słowa, miłość i delikatne serce to jedno i to samo, ujmują jego pogląd na tę wzniosłą formę miłości. Jednak miłość dworska nie była jedynym typem miłości, który kwitł podczas średniowiecza. Wśród zwykłych ludzi miłość miała bardziej pragmatyczną formę. Kluczowe były osobista zgodność, wspólna praca i wzajemny szacunek. Małżonkowie pracowali razem, utrzymywali swój dom i wychowywali swoje dzieci. Chociaż mniej olśniewająca niż miłość dworska, ta forma miłości była równie prawdziwa i głęboka, wynikająca z wspólnych doświadczeń i potrzeb życia. Mimo to średniowiecze zobaczyło również przesunięcie w kierunku romantycznej miłości w ramach małżeństwa. Około XIII wieku Kościół zaczął podkreślać znaczenie wzajemnej zgody w małżeństwie. To przesunięcie, zapisane w pracach takich jak Romanse Róży, sugeruje rosnące uznanie emocjonalnego połączenia w ramach małżeństwa. Te narracje często obejmowały opowieści o osobach pokonujących liczne przeszkody, aby być ze swoim wybrankiem, pokazując dramatyczne przesunięcie w społecznych poglądach na miłość i małżeństwo. Młodzieńcze zaręczyny i małżeńska dojrzałość. Wgląd w wiek małżeński w średniowieczu. W gobelinie czasu średniowiecze wyróżnia się jako epoka unikalnych zwyczajów i praktyk, wśród których tradycje małżeńskie mają szczególny urok. A wśród nich jednym z najbardziej intrygujących aspektów jest wiek, w którym mężczyźni i kobiety zazwyczaj wychodzili za mąż. Kościół, wybitna instytucja tego okresu, ustalił minimalny wiek małżeństwa na 12 lat dla dziewcząt i 14 dla chłopców. Jednak rzeczywistość była bardziej złożona i różniła się znacznie w zależności od klasy społecznej i lokalizacji geograficznej. W regionach takich jak Skandynawia, pary zazwyczaj decydowały się na ślub, gdy byli już dobrze po 20, co dawało im wystarczająco dużo czasu na zdobycie umiejętności i zasobów niezbędnych do założenia rodziny. Tymczasem w regionach takich jak południowa Europa wczesne małżeństwa były bardziej powszechne. Wśród szlachty wczesne zaręczyny były normą, często kierowane raczej strategicznymi rozważaniami niż emocjonalną zgodnością. Przykładem jest związek Izabeli z Angulem i króla Jana Angielskiego. W delikatnym wieku 12 lat Izabela została pchnięta na świecznik politycznych manewrów i gier o władzę. Chociaż małżeństwo było raczej strategicznym sojuszem, Izabela później odegrała kluczową rolę w zabezpieczeniu przyszłości dynastii Plantagenetów, rodząc 5 dzieci, które znacząco wpłynęły na historię Anglii. Porównaj to z codziennymi ludźmi średniowiecza, którzy zazwyczaj wychodzili za mąż później w życiu. Na przykład w XIV wieku w Anglii, jak wynika z zapisów sądowych, większość panien młodych i panów młodych
była w swoich późnych nastoletnich latach lub na początku 20 lat w momencie ich małżeństwa. Było to w dużej mierze spowodowane względami ekonomicznymi, ponieważ para musiała zdobyć wystarczająco dużo zasobów, aby założyć osobne gospodarstwo domowe. Innym fascynującym aspektem jest dysproporcja wieku między partnerami. Zazwykle mężczyźni byli starsi od swoich narzeczonych, często o znaczną liczbę lat. Szczególnie było to widoczne wśród szlachty, gdzie wiek i status pana młodego często przeważały nad młodością panny młodej. Jednak niektóre związki przeciwstawiały się normie, jak ten pomiędzy bizantyjską cesarzową Teodorą a cesarzem Justynianem. Pomimo tego, że Teodora była znacznie starsza od Justyniana, jej wpływ był głęboki, kształtując bieg historii cesarstwa bizantyjskiego. Pomimo prawa kościoła, wczesne małżeństwa nie były pozbawione krytyków. Filozof Piotr Abelard, znany z tragicznego romansu ze swoją uczennicą Heloizą, potępiał wczesne małżeństwa. W jednym z jego listów napisał: „Jarmo małżeństwa jest ciężkie, dlatego nie powinno się go zawieszać na szyjach dzieci”. Jego słowa, choć kontrowersyjne w tamtych czasach, wskazują na społeczną świadomość wyzwań stawianych przez wczesne zobowiązania małżeńskie. W cieniu wieży. Wpływ Kościoła na średniowieczne małżeństwo. Wzorujący i zawsze czujny, Kościół w średniowieczu był niewzruszonym kamieniem węgielnym społeczeństwa. Jego zasięg sięgał do każdego aspektu życia, a małżeństwo nie stanowiło tu wyjątku. Ten okres przyniósł wyraźny wzrost władzy Kościoła do regulowania związków, kierując osobiste w stronę duchowej i kierując normy społeczne niezłomną ręką. Wśród najwcześniejszych i najgłębszych zmian było ogłoszenie przez Kościół małżeństwa jako świętego sakramentu. Około XII wieku, pod przywództwem papieża Aleksandra III, Kościół poczynił kroki w celu pełnego ustanowienia sakramentu małżeństwa. Ta zmiana uświęciła osobiste zobowiązanie między małżonkami, przekształcając je w przysięgę złożoną przed Bogiem. Takie podniesienie rangi małżeństwa przygotowało grunt dla głębszego zaangażowania Kościoła w sprawy małżeńskie. Kluczowym obszarem tego zaangażowania były zakazy Kościoła na consanguinitet, czyli małżeństwo między bliskimi krewnymi. Wprowadzone podczas soboru w Agde w 506 roku, te zakazy przeszły wiele iteracji, osiągając szczyt podczas IV Soboru Laterańskiego w 1215 roku. To zgromadzenie, przewodzone przez papieża Innocentego III, zakazało małżeństwa aż do IV stopnia pokrewieństwa, co odpowiada dzisiejszym kuzynom I stopnia. Ten krok, mający na celu zapobieganie koncentracji władzy w rodzinach szlacheckich, znacząco wpłynął na sojusze małżeńskie tego okresu. Zwiększając swoją rolę, Kościół starał się również chronić świętość małżeństwa. Warte uwagi jest jego stanowisko w sprawie zgody na małżeństwo. Według wpływowego kanonisty Gracjana Decretum, XII-wieczny tekst prawny, zgoda stron tworzy małżeństwo. To oświadczenie podkreślało potrzebę wzajemnej zgody, kładąc podwaliny pod bardziej równe relacje małżeńskie. Obok tego, Kościół wpływał również na publiczne postrzeganie małżeństwa, używając ambony i pióra jako narzędzi. Prace świętego Augustyna, wybitnego teologa wczesnego średniowiecza, odgrywały kluczową rolę w kształtowaniu doktryny Kościoła w sprawie małżeństwa. Jego pogląd na małżeństwo jako środek do prokreacji i zapobiegania grzechowi rozbrzmiewał przez całą erę. Istniały jednak granice wpływu Kościoła. Pomimo jego wygłoszeń, wielu zwykłych ludzi często omijało formalności Kościoła, wybierając to, co historycy określają jako małżeństwa klandestyniczne. Te związki, często zawierane bez błogosławieństwa księdza czy bez odczytania zapowiedzi, były uznawane za ważne, jeśli obie strony wyraziły zgodę. Ta praktyka, mimo że niezgodna z wytycznymi Kościoła, ukazuje skomplikowaną interakcję między autorytetem Kościoła a popularną praktyką. Śluby i welony. Artyzm średniowiecznych ceremonii ślubnych. Gdy kratowane okna średniowiecznego kościoła wpuszczają poranne światło, powietrze brzęczy od oczekiwania. To dzień ślubu. Wielkie wydarzenie w średniowieczu, które łączyło nie tylko dwie dusze, ale również ich rodziny, fortuny i przyszłość. Ceremonia była widowiskiem, żywym obrazem zwyczajów, tradycji i starannie opracowanej wymiany przysięg. Śluby w średniowieczu, zwłaszcza wśród szlachty, nie były tylko prywatnymi wydarzeniami. To były społeczne widowiska pełne pompy i przepychu. W Królestwie Anglii małżeństwo króla Henryka II i Eleonory Akwitańskiej
w 1152 roku było takim wydarzeniem. Eleonora, jadąca na koniu ozdobionym w finezję, była prowadzona przez szlachciców do katedry, gdzie czekał na nią Henryk. Ich ceremonia ślubna była wielkim wydarzeniem, o którym mówiono szeptem i z czcią przez wiele lat. Typowa ceremonia zaczynała się na progu kościoła, często pod drzwiami ślubnymi. Tam narzeczeni publicznie deklarowali zamiar zawarcia małżeństwa, składając uroczyste obietnice przed zgromadzeniem krewnych i duchowieństwa. To były sponsalia de presenti, prawnie wiążąca wymiana zgody. Kiedy panna młoda deklarowała: biorę ciebie za mego męża, a pan młody odpowiadał, byli skutecznie związani w oczach kościoła i społeczności. Wymiana pierścionków była kolejnym ważnym rytuałem. Kiedy pan młody zakładał pierścionek na palec panny młodej, często mówił: tym pierścionkiem ciebie biorę za żonę. Ciekawym zwyczajem tamtych czasów było umieszczenie pierścionka na kciuku panny młodej, mówiąc w imię ojca, następnie na palcu wskazującym i syna, i na końcu na środkowym palcu i Ducha Świętego, zanim pierścionek osiadał na czwartym palcu przy gromkim amen. Następnie ceremonia przenosiła się do wnętrza kościoła, gdzie ksiądz błogosławił związek, tradycję, która rezonowała w pięknych sklepieniach średniowiecznych katedr. Msza ślubna była złożonym wydarzeniem z hymnami i czytaniami, które miały na celu zaszczepić w parze poczucie świętych obowiązków, które podejmowali. Śluby były również sprawą społeczności. Średniowieczna praktyka halming, powszechna w regionach takich jak Yorkshire, to potwierdza. Po ceremonii kościelnej orszak ślubny udawał się do domu panny młodej, gdzie posypali jej łóżko płatkami kwiatów, symbolicznymi dla płodności i dobrobytu. Następnie wtulali dziecko do łóżka, aby przygotować je dla pary, unikalny zwyczaj, który podkreślał rolę społeczności w pielęgnowaniu przyszłej rodziny nowożeńców. Na uroczystości kościelne często następowały ucztowanie i wesołość. Na ślubie króla Ryszarda II z Anną z Czech w 1382 roku ucztowanie miało być wystawne z setkami potraw podanych gościom w Westminster Hall. Muzyka, błazny i przepych wypełniały powietrze, kiedy świętowanie trwało do późnej nocy. Bankiet miłości, uciechy i uczty średniowiecznych wesel. Pewna niewytłumaczalna magia towarzyszy średniowiecznej uczcie weselnej. To zharmonizowany radosny spektakl i tradycja, obraz bogatych tkanin, dźwięk lutni i lir, brzęk kielichów i syczenie soczystych pieczeni nad ogniskiem. Przyjrzyjmy się bliżej celebracji, która otaczała małżeństwo w średniowieczu. Uczta nie była tylko świętowaniem, ale również demonstracją bogactwa i pozycji społecznej rodzin. Widowisko, jakim było wesele króla Edwarda II z Izabelą Francuską w 1308 roku, zapadło w pamięć ze względu na swój przepych. Było 30 dań, każde bardziej wykwintne od poprzedniego, w tym dzik, sarna, pawie w pełnym upierzeniu i ozdobione klejnotami cukrowe rzeźby. To nie była zwykła gastronomia. To był teatralny występ, w którym szefowie kuchni byli maestrami, a dania ich symfonią. Muzyka, nieodłączna część każdej uroczystości, stanowiła duszę tych uczty. Ślub Henryka V Angielskiego z Katarzyną Walezjuszką w 1420 roku został uświetniony czarującymi melodiami, które rozbrzmiewały w kaplicach Troy. Trubadurzy grający na lutniach i harfach nadawali rytm nocy, a ich muzyka stanowiła harmonijny kontrapunkt dla otaczającej ich biesiady. Goście tańczyli do żywiołowych melodii, a ich ruchy odzwierciedlały radość i nadzieję, jakie wzbudzili nowożeńcy. Rozrywka była innym nieodłącznym elementem tych uroczystości. Błazny i trubadurzy często byli zapraszani do występów, napełniając wielkie sale śmiechem i aplauzem. Ślub Filipiny Angielskiej i Eryka Pomorskiego w 1406 roku był zauważalny ze względu na różnorodność oferowanych atrakcji. Turnieje z rycerzami walczącymi na kopie i zapaśnikami bawiły gości w ciągu dnia, podczas gdy wieczór wypełniony był opowieściami i piosenkami wykonywanymi przez uzdolnionych gawędziarzy i muzyków. Gery weselne, czasami graniczące z hucznością, były również częścią zabawy. Jedną z takich gier, znaną jako zwyczaj kromki boczku, popularną w Dunmow w Anglii. Jeżeli małżeństwo mogło przysiąc rok i dzień po swoim ślubie, że nie żałowało swojego związku, wygrywało kromkę boczku. Ten zwyczaj, żartobliwy komentarz na temat harmonii małżeńskiej, dodawał weselu radości i zabawy.
Procesje były również częścią uroczystości, okazją dla społeczności do uczestnictwa w radosnym wydarzeniu. Na weselu Edwarda I i Eleonory Kastylijskiej w 1254 roku ulice Burgos w Hiszpanii były wypełnione entuzjastycznymi widzami, gdy para przejeżdżała przez miasto, spektakl strojności i fanfar. Procesje często obejmowały muzykę i widowisko, przekształcając miasto w tętniący kolorem i dźwiękiem gobelin. Wiązanie węzła, ciche przysięgi średniowiecznego małżeństwa. W żywym gobelinie życia średniowiecznego małżeństwa były czymś więcej niż więzem miłości. Były to związki przesiąknięte obowiązkiem i poważnymi zobowiązaniami, które zarówno mąż, jak i żona byli zobowiązani spełniać, zgodnie z normami społecznymi i kościołem. Każdej stronie w małżeństwie powierzano konkretne role, które uzupełniały się wzajemnie i wspierały płynne funkcjonowanie ich życia domowego. Cofnijmy się w czasie do panowania króla Ludwika IX Francji, znanego ze swojej pobożności i sprawiedliwości. Kiedyś powiedział: człowiek powinien kochać swoją żonę jako swoją towarzyszkę, a nie poddawać jej niewolnictwu. Jego żona, królowa Małgorzata, była znana ze swoich umiejętności administracyjnych w zarządzaniu ich rozległym gospodarstwem domowym. Ich związek ukazywał wzajemny szacunek i podzielone obowiązki, które były ideałami średniowiecznego małżeństwa. Mężczyzna był uważany za głowę domu, odpowiedzialny za ochronę swojej żony i dzieci, zaspokajanie ich potrzeb i reprezentowanie rodziny w sprawach prawnych i ekonomicznych. Ta odpowiedzialność nie była tylko społeczno-kulturowa, ale była egzekwowana przez prawo o pokryciu w Anglii. Stanowiło ono, że po zawarciu małżeństwa prawa i obowiązki prawne kobiety były absorbowane przez tożsamość jej męża. Prawo to obowiązywało do końca XIX wieku. Jednak żona bynajmniej nie była bezczynna. Była sercem domu, zarządzała domowymi obowiązkami, wychowywała dzieci, a czasem nawet nadzorowała finanse. Przykładem jest Lady Agnes Randolph z Dunbar, która odegrała kluczową rolę w obronie zamku swojej rodziny przed Anglikami podczas II wojny o niepodległość Szkocji w 1338 roku. Podczas gdy jej mąż był na wojnie, Lady Agnes prowadziła obronę zamku z taką odwagą, że zyskała przydomek Czarna Agnes. Jej historia symbolizuje niewzruszoną siłę, jaką często wykazywały żony w średniowieczu. Kościół również odgrywał kluczową rolę w przypisywaniu obowiązków małżeńskich. Nauczania świętego Pawła, jak opisano w Efezjan 5:22-33, były interpretowane jako instrukcje dotyczące obowiązków małżeńskich. Żony były zalecane do podporządkowania się swoim mężom, jak Panu, podczas gdy mężowie byli zachęcani do kochania swoich żon, tak jak Chrystus kochał Kościół i poświęcił się za Niego. Te nauczania stanowiły podstawę średniowiecznego rozumienia obowiązków małżeńskich. Ponadto zasady małżeństwa, skomponowane przez uczony z XIII wieku z Paryża, Andreas Capellanus, miały wpływ na zrozumienie obowiązków małżeńskich. Podkreślało wzajemny szacunek i wierność, podkreślając znaczenie szczerości i zaangażowania w związku małżeńskim. Traktat Capellanusa służył jako przewodnik, opisując, jak mężowie i żony powinni traktować się nawzajem. W średniowiecznym społeczeństwie naruszenie obowiązków małżeńskich było uważane za poważne przestępstwo. Pokazuje to opowieść o Francesca da Rimini, postaci z Boskiej Komedii Dantego. Francesca, uwięziona w nieszczęśliwym małżeństwie, zakochała się w młodszym bracie swojego męża. Kiedy jej mąż odkrył ich romans, odebrał Francesce życie. W Inferno Dantego Francesca i jej kochanek są uwięzieni w drugim kręgu piekieł, dręczeni przez wiatry, które symbolizują namiętności, które ich zmyliły. Ta opowieść służyła jako surowe ostrzeżenie o konsekwencjach naruszenia obowiązków małżeńskich. Kiedy dzień spotkał noc, niewypowiedziany taniec średniowiecznych zaślubin. W delikatnym zmierzchu dnia weselnego nowy rozdział w życiu średniowiecznej pary się zaczynał. Ta intymna chwila, zaznaczona konsumpcją ich małżeństwa, była otoczona siecią zwyczajów i oczekiwań. Noc poślubna, ich pierwszy taniec w prywatnej sferze, był kluczowym elementem ich podróży, kształtowany znacznie przez kulturalne normy i społeczne postawy wobec zalotów w małżeństwie. W średniowiecznej Europie ten delikatny taniec miał wielkie znaczenie, ponieważ utrwalał małżeński związek. Jako część ceremonii zaślubin, nowożeńcy byli często eskortowani do swojej komnaty przez gości weselnych w głośnej procesji pełnej zabawnej wymiany zdań.
Celem było złagodzenie napięcia, przekształcenie intensywnego momentu w radosne świętowanie. Anegdoty z tego rytuału są liczne. Na przykład w 1468 roku, kiedy Małgorzata z Yorku poślubiła Karola Śmiałego z Burgundii, książę Burgundii zrobił rozbudowane przedstawienie opuszczania sypialni swojej synowej po ułożeniu jej do łóżka, sygnalizując sankcjonowaną intymność, która miała nastąpić. Ta początkowa noc wspólnej prywatności miała również prawne konsekwencje. Jak zauważył John z Salisbury, dwunastowieczny angielski autor i pedagog, małżeństwo jest potwierdzone przez zaloty lub przez dobrowolne fizyczne przytulenie obu stron. Tak więc akt konsumpcji odgrywał rolę w zabezpieczaniu małżeńskiego związku przed późniejszymi repudiacjami. Kościół również miał silny wpływ na postrzeganie zalotów w małżeństwie. Święty Augustyn, wpływowy ojciec Kościoła, odzwierciedlał nastrój swoich czasów, kiedy pisał: unia fizyczna nawet z prawowitą żoną jest niezgodna z prawem i zła, jeżeli uniemożliwia poczęcie potomstwa. Tak więc prokreacja była uważana za główny cel zalotów w małżeństwie. Jednakże nie była pozbawiona czułości i uczucia. W sztuce kurtuazyjnej miłości Andreas Capellanus napisał: miłość jest wrodzonym cierpieniem wynikającym z widzenia i nadmiernej myśli na temat piękna drugiej osoby. Chociaż Capellanus skupiał się głównie na romantycznej miłości poza małżeństwem, jego myśli przenikały również do sypialni małżeńskiej, łagodząc głównie prokreacyjny zamiar zalotów w małżeństwie. Co więcej, postawy wobec małżeńskich zalotów różniły się w zależności od klasy społecznej. Podczas gdy szlachta często wychodziła za mąż, za sojusze polityczne i mogła dzielić bardziej powściągliwy związek, ludzie zwykli, którzy zwykle wychodzili za mąż z własnego wyboru, prawdopodobnie doświadczyli innej, bardziej czułej dynamiki. Przykładem jest poemat Żałoba żony, znajdujący się w Księdze Exeter, dziesiątowiecznej kolekcji staroangielskiej poezji. Ta emocjonalna lamentacja mówi o tęsknocie żony za jej dalekim mężem, pokazując, że uczucie i emocjonalna bliskość odgrywały rolę w średniowiecznych małżeństwach. Rozwiązanie węzła. Labirynt średniowiecznych separacji. Era średniowiecza nie była pozbawiona swojej części małżeńskiej burzy. Gdy harmonia związku chwiała się, prawne rozwiązanie małżeństwa było procesem labiryntowym, zaciemnionym przez normy kulturowe, oczekiwania społeczne i doktrynę religijną. W oczach średniowiecznego kościoła nierozerwalność małżeństwa była nienaruszalną zasadą. Rozwód, jak go rozumiemy dzisiaj, był niemal nieistniejący. Mimo to istniały dwie alternatywy dla tych, którzy przemierzali burzliwe małżeńskie wody: unieważnienie i separacja od łóżka i stołu, znane jako divortium. Unieważnienie, rozwiązanie małżeństwa tak, jakby nigdy nie istniało, było dopuszczalne w pewnych okolicznościach. Przypadek króla Ludwika VII z Francji i jego żony, Eleonory Akwitańskiej z 1152 roku, jest przykładem o wysokim profilu. Ich małżeństwo zostało unieważnione z powodu pokrewieństwa, byli trzecimi kuzynami. Po unieważnieniu Eleonora zatrzymała swoje rozległe ziemie i wkrótce poślubiła Henryka Plantageneta, przyszłego króla Henryka II z Anglii, co znacząco przesunęło równowagę sił w regionie. Divortium z drugiej strony było formą prawnej separacji, która nie rozwiązywała małżeństwa, ale pozwalała małżonkom na osobne życie. Mogło to być przyznane z wielu powodów, takich jak okrucieństwo, opuszczenie lub niewypełnianie małżeńskich obowiązków, ale nawet ta ścieżka była usiana przeszkodami. Uczony z XII wieku, Gratian w swoim Decretum Gratiani, podstawowym tekście prawa kanonicznego, podkreślił: nie jest dozwolone dla mężczyzny odrzucić żonę, chyba że z powodu przyczyny małżeńskiej niewierności. Jednak jak wiele zasad, te również znalazły swoje wyjątki w nieprzewidywalności ludzkiego życia. Słynna opowieść z XI wieku o hrabinie Emmie z Normandii i królu Ethelredzie Niegotowym, choć nie była to rozwód ani unieważnienie, jest ilustracyjna. Emma, niezadowolona ze swojego męża, wycofała się do swoich ziem w Normandii, efektywnie separując się od Ethelreda. Co warto zauważyć, Kościół nie potępił jej za to. Stąd, choć średniowiecze oferowało ograniczone ścieżki do rozwiązania nieszczęśliwych małżeństw, nie było całkowicie pozbawione środków zaradczych. Nici małżeńskiego niezgody były rozwijane w sądach zarówno kościelnych, jak i szlacheckich, a ich wyroki często odzwierciedlały nie tylko zasady religijne, ale także motywacje polityczne i oczekiwania społeczne.
Małżeńskie gry o władzę. Szachownica średniowiecznego małżeństwa. Uroczysty związek małżeństwa w średniowieczu często postrzegany był jako skomplikowana gra w szachy, rozgrywana na planszy oznaczonej terytoriami, bogactwem i wpływami. Rzeczywiście, małżeńskie związki z tamtej epoki były często strategicznymi, politycznie motywowanymi przedsięwzięciami, wplecionymi w samą strukturę społeczną stabilności i dynamiki władzy. Renomowaną ilustracją tych strategicznych sojuszy jest małżeństwo pomiędzy Izabelą z Angoulême i królem Jeanem z Anglii w 1200 roku. Ledwo nastoletnia, zaręczyny Izabeli były grą o władzę, mającą na celu konsolidację ziem i sojuszy. Strategiczna pozycja jej rodziny w Akwitanii uczyniła młodą Izabelę kuszącą figurą na średniowiecznej szachownicy, fakcie, który król Jan wykorzystał, aby umocnić swoje wpływy na bogate, sporne ziemie południowej Francji. Ich związek jednak rozpalił napięcia, które doprowadziły do wybuchu wojny pomiędzy Janem a jego francuskim rywalem. Dalej na wschód, w 1474 roku, dynamika władzy w Europie zmieniła się za sprawą małżeństwa Izabeli I z Kastylii i Ferdynanda II z Aragonii. Ten sojusz był czymś więcej niż związkiem dwóch serc. Był to związek dwóch królestw, tworzących zjednoczoną Hiszpanię i kładących fundament pod imperium. Ich małżeński sojusz był ruchem szachowym, który umocnił ich władzę, zapoczątkowując erę odkryć i ekspansji, która przekształciła świat. Tymczasem, po drugiej stronie kanału angielskiego, w sercu Anglii, małżeństwo było środkiem do wspinania się po społecznej drabinie. Rodziny kupieckie często korzystały z małżeństwa, aby zabezpieczyć sojusze ze szlachtą. Dobrze znanym przykładem jest małżeństwo pomiędzy Alicją de la Pole a Tomaszem Chaucerem w XIV wieku. Tomasz, syn renomowanego autora Geoffrey'a Chaucera, poślubił Alicję, wnuczkę zamożnego kupca. Ten małżeński sojusz połączył handel i szlachtę, podkreślając elastyczność struktur społecznych w średniowieczu. Co ciekawe, kobiety w średniowieczu, chociaż często postrzegane jako polityczne pionki, czasami zdołały same wieść grę. Eleonora Akwitańska, jedna z najbardziej wpływowych postaci XII wieku, stanowi symbol takiej przedsiębiorczości. Początkowo żona króla Ludwika VII z Francji, ich związek został anulowany w 1152 roku z powodu braku męskiego potomka. Eleonora nie pozwoliła, aby ten niepowodzenie ją zasztyletowało. Zamiast tego szybko wyszła ponownie za mąż, tym razem za Henryka Plantageneta, który później został królem Henrykiem II Anglii. Ten ruch drastycznie przesunął równowagę sił w Europie, dowodząc, że nawet w średniowiecznej grze małżeńskich sojuszy królowe czasami mogły rządzić planszą. Delikatne figury szachowe, dziedzice i dziedzictwo w średniowiecznych tradycjach małżeńskich. W sercu wielu średniowiecznych związków tkwiła nadzieja na dzieci, namacalne przedłużenie linii rodowej, konsolidacja władzy i dziedzice, którzy będą kontynuować rodowe nazwisko. Ta fascynująca oczekiwania jest przeplatana historiami królów i królowych, rycerzy i szlachciców, ich nadziei, walk i czasem ich rozpaczy. Henryk II Anglii i Eleonora Akwitańska, poślubieni w 1152 roku, byli jednym z tych sławnych par, które znalazły się w sieci rodzicielskich oczekiwań i obowiązków. Razem doczekali się ośmiorga dzieci, w tym trzech synów, którzy każdy zasiadł na angielskim tronie. Pragnienie Henryka mocnej linii rodowej ostatecznie jednak nadszarpnęło jego relacje z synami, co doprowadziło do ich słynnego buntu przeciwko niemu. Było to surowe przypomnienie o potężnej mieszance więzi rodzinnych i ambicji politycznych. Po drugiej stronie kanału angielskiego, w Królestwie Francji, historia króla Ludwika VII i jego pierwszej żony, Eleonory Akwitańskiej, rozwijała się inaczej. Ich małżeństwo w 1137 roku budziło wielkie nadzieje na narodziny dziedzica, który mógłby kontynuować dynastię Kapetyngów. Z upływem lat bez syna presja rosła. Ich ostateczne rozstanie w 1152 roku było dowodem na ogromny ciężar niesiony przez obowiązek dostarczenia dziedziców. Tęsknota za potomstwem nie była wyłączna dla monarchów. W średniowiecznym społeczeństwie dzieci były symbolem dobrobytu i ciągłości, szczególnie wśród szlachty i zamożnych kupców. W zielonym hrabstwie Cornwallia historia Sira Johna de Carminow z końca XIV wieku jest bardzo pouczająca. Po nieszczęśliwej śmierci jego żony,
zdecydował się nie ożenić ponownie, skupiając się na wychowywaniu jego dwóch córek. Jego decyzja mówi wiele o wartości przywiązywanej do dzieci, gdyż skutecznie zrezygnował z szansy na posiadanie męskiego dziedzica, aby chronić prawa dziedziczne swoich córek. Jednak nie każda historia była pełna konfliktu czy smutku. W bogatych, tętniących życiem miastach handlowych Flandrii nie było niczym niezwykłym, że zamożni kupcy mieli liczne potomstwo. Jacques de Châtillon, zamożny flamandzki kupiec z XIII wieku, miał 6 dzieci ze swoją żoną Marie. Daleko od intryg królewskich dworów ustanowili linię rodową, która będzie się rozwijać w przyszłości, przyczyniając się do bogactwa i wpływów ich miasta, Gandawy. Anegdoty o znaczeniu dziedziców w średniowiecznych małżeństwach nadal odbijają echem w naszej zbiorowej pamięci. Wzruszający cytat królowej Marii I Anglii doskonale podsumowuje to uczucie. Gdy mylnie wierzyła, że jest w ciąży, stwierdziła: gdy po mojej śmierci otworzą mnie, znajdą Calais leżące w moim sercu. Chociaż odnosiła się do utraty Calais przez Anglię na rzecz Francji, jej słowa uchwyciły głęboko zakorzenioną tęsknotę i ból związany z nienoszeniem dziedzica. Tkane jedwabie i szorstkie skóry. Tkany obraz średniowiecznego małżeństwa w różnych klasach społecznych. Klasa społeczna w średniowieczu była tak wyraźna jak różnica między królewską purpurową aksamitną suknią, a domowo tkany wełnianym tunicą. Dotykało to każdego aspektu życia, w tym intymnej sfery małżeństwa. Rytuały zalotów i negocjacje przedmałżeńskie różniły się znacznie między uprzywilejowaną mniejszością a wieloma pracującymi rękami, wyrywając ostre rozdzielenie w doświadczeniu miłości, życia i dziedzictwa. Zdjęcie tego podziału można zobaczyć w XII wieku w Anglii, szczególnie na dworze króla Henryka II. Małżeństwo króla z formidabilną Eleonorą Akwitańską było wspaniałym wydarzeniem. Starannie zaplanowane, ostentacyjnie wyświetlane i przede wszystkim motywowane politycznie. Jako członkowie najwyższych szczebli społeczeństwa, ich związek nie był tylko o osobistym powinowactwie, ale konsolidacji władzy. Była to powszechna praktyka wśród arystokracji, przypominająca nam o słowach samego króla Henryka. Małżeństwo króla to nie kwestia osobistych preferencji. Podczas gdy królewskie i szlacheckie małżeństwa były starannie zorchestrowanymi politycznymi przedstawieniami, zwykli ludzie mieli nieco inną historię do opowiedzenia. Ich związki, często zakorzenione w wspólnej pracy i praktycznych aspektach życia, były mniej wpływane przez politykę władzy, a bardziej przez wzajemną współpracę i ekonomiczną żywotność. Związek między Piotrem a Margery, dwójką mieszkańców z miasteczka Beverly w XIV wieku, podkreśla ten kontrast. Ich zaręczyny pozbawione jakiejkolwiek królewskiej dekretu, czy nadania ziemi, zostały przypieczętowane skromnym posiłkiem z chleba i sera, a ich historia miłości została opowiedziana na marginesach historii. Życie po ślubie nadal odzwierciedlało te różnice. Królewskie i szlacheckie żony, takie jak królowa Izabella Francuska, żona Edwarda II, często były uwikłane w intrygi dworu, zarządzając ogromnymi posiadłościami, relacjami dyplomatycznymi i złożonymi sieciami wpływów. Ich role były kluczowe dla podtrzymania władzy i prestiżu ich rodzin. To była zupełnie inna sytuacja niż ta, w której znalazły się chłopskie kobiety, takie jak Joanna z Kentu, która żyła za panowania Edwarda III, dzieląc z mężem ciężką pracę na farmie, podczas gdy utrzymywały swoje domy i wychowywały potomstwo. Godny uwagi jest ciekawy przypadek Serlo de Mercer, zamożnego kupca z Londynu z XII wieku. Chociaż z urodzenia był chłopem, Serlo zgromadził znaczne bogactwo dzięki handlowi. Małżeństwo jego syna z szlachecką damą, rzadkie zdarzenie, pokazuje wpływ ekonomicznego dobrobytu na wspinanie się po drabinie społecznej, zacierając granice między szlachtą a zamożnymi mieszczanami. Badanie średniowiecznego małżeństwa w różnych klasach społecznych byłoby niekompletne bez wspomnienia intrygującej postaci Marie de France, poetki z XII wieku. Chociaż jej szlachecki status jest widoczny w jej wyrafinowanych literackich pracach, jej decyzja o pozostaniu niezamężną, skupiając się zamiast tego na swoich literackich dążeniach, stanowi niezwykłe odejście od tradycyjnych ścieżek zarówno szlachetnych, jak i zwykłych kobiet. W nieśmiertelnych słowach nieśmiertelnego dramaturga Williama Szekspira, który przyszedł pod koniec średniowiecza, przebieg prawdziwej miłości nigdy nie był gładki. Te słowa rezonują przez wieki, przypominając nam, że miłość, zaloty i małżeństwo, niezależnie od czasu czy miejsca,
są pełne radości i prób, złamań serc i zwycięstw, polityki i namiętności. Kończąc naszą podróż przez kręte ścieżki średniowiecznego małżeństwa, zapraszamy Was, abyście zabrali te historie ze sobą, pozwolili im szeptać swoją mądrość i urok do tkaniny Waszego własnego życia, dodając kolejną bogatą nić do ciągle ewoluującej tkanki ludzkiego połączenia.